nami, czy nie kręci się ten świat i szybciej z każdym dniem. Przepada, kto miastem rządzić chciał. Dla takich gra zawsze kończy się źle. Pracuje człowiek dla rodziny i zanim obejrzy się, poczucie winy, bezsenność i stres. Powiedzcie mi, czy ktoś wie, kto jest? Kto tu rządzi? Kto rządzi tu? Kto tu rządzi? Przedmieścia król, a śliskie sprawy to nasz los. Tak mówię ja, wasz boss. Wygrywa, kto smak porażki zna. Gdy nie jest dobrze, raczej jest już źle. Lecz każdą sprawę odwrócić się da. Chyba już wiecie, po co wam szef. I kto tu rządzi? Kto rządzi tu? Kto tu rządzi? Przedmieścia król, a śliskie sprawy to nasz los. Tak mówię ja, mówi wasz boss. I kto tu rządzi? Kto rządzi tu? Kto tu rządzi? Przedmieścia król, niejasna sprawa, niepewny los. Tę prawdę zna wasz boss. Lodowa, mógłbyś skierować lufę w inną stronę? To mnie rozprasza, nie chcę sobie rozmazać lakieru. Spokojna głowa. Jezus Maria, Leszek, co się stało? Przed chwilą w biały dzień człowieka... Lodowa, daj mu coś do picia. Nie, daj. O, ja zamrzydliwość. No wydusz wreszcie, co się stało? Napadli mnie. Ukradli radio z samochodu. Kto? Bandyci! Szefie, gdzie to było? Zostaw! Tak ich pogoniłem, że pewnie już siadają na prom w Gdyni. Nie jesteś ranny? Nie, no, to chyba nie. Wyłącz to! Skoczyli na mnie we czterech. Sparowałem ciosy, przeszedłem do kontrataku. Już ich prawie dogoniłem. To młode, sportowane byczki to... Gdzie mi tam do nich? Dzień dobry! To pana radio? Moje, skąd pan... Akurat przebiegałem, kiedy zobaczyłem całe zajście. Jak skoczyli na Leszka! Jak ten Kaleka wyrwał mu radio. Kaleka? Tak, dziękuję panu za moje radio i umówimy się po prostu tak, że się jeszcze umówimy. Chwileczkę. Jaki Kaleka? Ten jednonogi żebrak. Jak tylko zobaczyłem, że pan leży jak długi, skoczyłem za nim. Kulas kluczył tędy owędy, ale tak długo siedziałem mu na ogonie, aż się w końcu poddał. Nie, przepraszam. A ile pan ma lat? 72. No to na mnie już czas. Mam jeszcze do przebiegnięcia 5 kilometrów. A nie obawia się pan, że w tym wieku pikaweczka może odmówić posłuszeństwa? Biegam codziennie od 50 lat i jakoś wytrzymuję. Zresztą lepsze to niż siedzenie w domu. Jak mawia mój tata... Bezczynne życie jest przedwczesną śmiercią. Chyba mawiał. Tata żyje. Normalnie biegamy razem. Ale dzisiaj narzeczona załatwiła mu wejściówkę na basen. No, to do zobaczenia. A my jesteśmy umówieni, że się jeszcze umówimy. I nie wstydź ci? Daj mi spokój! No co ci chodzi? Szefie, po co szef wymyślił tych bandytów? Po co? Po to! Ja w technikum ksywa huragan wyrolowany przez jakiegoś kuternogę. Ty się zastanów, Lodowa. Dobrze. Ty huragan! Kochanie, przestań żyć wspomnieniami. Co ty tam wiesz, kobieto?
Swoje wiem, na przykład to, że wszystkie pary spodni, które kupiłeś sobie na wiosnę, już ci się nie dopinają. Bo się zbiegły w praniu. Powinieneś się wziąć za siebie, to ostatni dzwonek. Ja doskonale się czuję. Ja może rzeczywiście jestem trochę przygruby. Bez kondycji. Nie tak atrakcyjny jak kiedyś. Może faktycznie trochę przesadziłam z tymi spodniami. Jakbyś chciał, to mógłbyś nawet wygrać randkę w ciemno. Pod warunkiem, że byłoby bardzo ciemno. Ty też uważasz, że jestem gruby? Czym się szef przejmuje? Oglądałem reportaż o człowieku, który ważył 400 kilo i pewnego dnia wysiadły mu nery. Wyciągali go z domu dźwigiem. Ja pytam tylko, czy jestem gruby. A ty mi wyjeżdżasz z jakąś historią, to nie wiadomo o czym. No jak to? O kolesiu, który ważył 400 kilo. Nie interesuje mnie, ile ważył. Okej? Okay? Ja wiele razy chciałem się wziąć za siebie, bo sam czuję, że formę trochę straciłem. Nie wiem, od czego zacząć. Pamięta pan szefie tego Stiopę, co handlował na stadionie kawiorem? Przerzucił się na jakieś wynalazki. Viagra z Turkmenii, gruzińska maść na porost włosów. Na odchudzanie pewnie też by coś znalazł. Upaćkałeś sobie buzię i zawinałeś się w folię. To najnowsza metoda na szczupłą sylwetkę. Smaruje się całe ciało preparatem, owija folią. Efekt burowany. A jakiej to firmy? Francuskiej? Nie, to można kupić tylko na stadionie u Stiopy. Produkują to z jakichś tajemniczych składników. A co się, tacie, stało? Twój ojciec odkrył eliksir chudości. Tu piszą, że to jest jakieś guano. Guano to kupa kormorana. Nie, co ty opowiadasz? Uczyli nas tego na biologii. A nie upadłem jeszcze na głowę, żeby smarować się kupa jakiegoś kormorana. Kochanie, nie mogłaś mi odwinąć z tej folii? Bo nie, nie dotknę się tego za żadne pieniądze. Kochanie, ja mogę, tato, odwinąć za 200 zł. Nie dostaniesz ani grosza. Nie, to nie. Radek! Hej! Praniu! Praniu! Dobrze. Dostaniesz. Żeś mnie w tę kupę wmanewrował. Chciałem dobrze, szefie. Mam jeszcze jeden pomysł. Ponieważ większość czasu przebywamy razem, to jakbyś się spasł tak, żebyś był grubszy ode mnie. To wtedy na zasadzie kontrastu ja przy tobie mógłbym uchodzić za chudego. Co ty na to? Jakoś nie jestem przekonany. Przyjrzyj się mistrzom surfingu, ich smukłym sylwetkom, pracy ich mięśni. Są młodzi, piękni, na luzie, otoczeni wianuszkiem odlotowych dziewczyn. Czy chciałbyś mieć piękne, wysportowane ciało i być taki jak oni? Mowa. Możesz to osiągnąć minimalnym wysiłkiem, w ogóle nie wychodząc z domu. Wystarczy, że zadzwonisz i zamówisz super wydajny zestaw do ćwiczeń polecany przez najlepszych mistrzów surfingu. Już po 3 tygodniach będziesz piękny, młody i mądry, a wokół ciebie będzie się roiło od odlotowych dziewczyn. Dzięki temu urządzeniu możesz ćwiczyć swoje mięśnie, nie przerywając zwykłych zajęć domowych. No. To niewiarygodne, ale możesz ćwiczyć nawet wtedy, kiedy śpisz. No. Nie czekaj.
Zadzwoń pod ten numer i zamów super wydajny zestaw do ćwiczeń. To coś ty taki wesoły? Wygrałem z nadwagą. Nie widzę żadnych zmian. No na razie jest szach, ale za 3 tygodnie będzie mat. A co ma być za 3 tygodnie? No, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, będę pruł falę oceanu na surfingu, otoczony wianuszkiem odlotowych dziewczyn. Jeżeli tata wybiera się do Tajlandii, to chętnie się zabiorę. Ja nie jadę do żadnej Tajlandii. Osiągnę to wszystko, nie wychodząc z tego domu. Kotku, nie wiem, co wymyśliłeś, ale mam nadzieję, że nie będzie to kupa jakiegoś zwierzęcia czy coś w tym stylu. Dzięki temu będę mógł ćwiczyć non-stop, nie ruszając się z miejsca. Siedzę i ćwiczę, leżę i ćwiczę, śpię, a mięśnie ćwiczą same. To jest chyba optymalne ustawienie. A to za 3 tygodnie będę miał klatę jak Schwarzenegger. Włączaj lodówkę. Ciekawe, czy to urządzenie jest na gwarancji. A tata? Halo? Leszka? Szef chyba nie żyje. Rozumiem. Już daję. Mama? Leszek, co ty wyprawiasz? On. Udam się. Nie oszukuj. Jeffrey miał w nocy straszny sen o kormoranach. A teraz twierdzi, że eksperymentujesz z prądem. Tak, robią mistrzowie surfingu. Oj, przestań pleść bzdury. Przecież ty na surfingu nie utrzymałbyś się pół sekundy. To takie urządzenie polecane w telewizji. Synu, zamiast kupować jakieś telebuble, zacznij wreszcie zdrowo żyć. Uprawiać sporty. Gra. Gramy na wyścigach. Zacznij biegać, ćwiczyć, tańczyć. Nie jedz na noc. Nie pij w kółko whisky. I masz w tej chwili siąść i spisać umowę. Z kim? Sam ze sobą. Spiszesz wszystkie reguły zdrowego życia na papierze i podpiszesz czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem. I od tej pory, jeżeli będziesz oszukiwał, to będziesz oszukiwał sam siebie. Wyrolujesz siebie samego. Siebie, nigdy. Jesteś pewien, że też chcesz to zrobić? Zawsze byłem z panem szefie. Na dobre i na złe. Punkt pierwszy. Obiecuję, że nie będę jadł po godzinie
8 wieczorem. To może po 8:30. Będę się czuł swobodniej. Wolę pełne godziny. Wpiszmy 9. W końcu umowę trzeba tak spisywać, żeby była dla nas korzystna. Punkt 2. Obiecuję, że codziennie rano będę uprawiał gimnastykę poranną i jogging. Obiecuję, że nie będę pił alkoholu i Coca-Coli, nie będę palił i jadł słodyczy. To ja sobie wpiszę Pepsi. Nie kombinujmy, podpisujemy. No, w porządku, nie? Kotku, klamka zapadła. Odchudzam się na maksa. Kochanie, a gdzie są twoje cygara i whisky? Wyrzuciłem. Od dzisiaj nie piję, nie palę. A może inni by się chcieli napić? To w swoim domu za swoje pieniądze. Chciałem cię też prosić, kochanie, żebyś mi nagotowała zupy z białej kapusty, bo dzisiaj nic innego nie jem. A z czego robi się taką zupę? Z czego się robi zupę? Z białej kapusty? Nie wiem. Z dyni? Tak. Tak. No, daj taką jedną. Sprawdzę sobie biceps. O jest! Ojej! Strach! Misiu, odłóż to lepiej, bo się spocisz i przeziębisz. Boże! O Jezus! O! Chociaż wygląda niepozornie, co? A nie można od razu rzucać się na głęboką wodę. O! Tu! Tu? Tu są dni tygodnia. To jest moja waga wyjściowa, a tu będę wpisywał zrzucane kilogramy. Przy pomocy tej sprężyny to tata pierwszy kilogram zrzuci w 2020. Mógłbyś ojca dopingować, a nie robić przyskrywki i rzucać kłody pod nogi. Za godziwe wynagrodzenie mogę nawet udawać, że tata jest chudy. Obejdzie się. Osiągnę cel siłą własnej woli. No. Zawsze ci szmelc przedadzą. Podobno miałeś nie jeść na noc. No właśnie, kochanie, jak zwykle masz rację. Tak dotrzymujesz słowa. Ja chciałem tylko zobaczyć to, czego nie zjem. Nasycić się swoim zwycięstwem nad tym kawałkiem wrednej, ohydnej polędwiczki z sosikiem, który nienawidzę. Z całego serca nienawidzę cię! Zniszczę cię! Coca-Coli też miałeś nie pić. To jest Pepsi! Artyści troszeczkę bliżej bramki TVN-u, troszeczkę poprawili grę, wciąż znowu ze strzałami do Rociński. Nie wiadomo dlaczego. Co tu robi ta rzeźba? To nimfa leśna. Ja kupiłem, bo była okazja. Biegaliście już? Nie, jeszcze nie, ale powoli się przymierzamy. Ja mam podejrzenie, że to może tak wyglądać. Dlatego załatwiłam ci trenera. Trenera? Pan Antoni zgodził się z wami biegać. Proszę, niech pan wejdzie. Dzień dobry. Dobry, to był jeszcze pół minuty temu. To co, biegniemy? A nie możemy najpierw o tym porozmawiać? Nie bądź żałosny, misiu. To wie pan,
Bez szaleństw. Już? Trochę źle rozłożyłem sił. Wiesz co, chyba idzie na deszcz. Czuję, że ten staruch chce mnie wykończyć. Zawsze może się pan przecież wycofać, szefie. Mam swój honor. Trzeba dziadka pokonać taktycznie. Jakiś mały wypadeczek. A, nie w tym stylu. Ja gram fair play. Pobiegniemy tędy przez las, bo w cieniu chłodniej. Tu jest taka fajna grecka knajpka z odpoczniemy. I potem tędy. Tu jest górka. Nie, ta górka to nie. Ale z wyciągiem krzesełkowym. To zrobimy tak, podjedziemy wyciągiem, a zbiegniemy siłą rozpędu. Moja waga będzie pracowała na moją korzyść. To się nazywa efekt kuli śnieżnej. Panie, przecież jest 7 rano. 6! Świsz? Karmisz łabędzie w parku? Czym? Ojej, za 20 minut u mnie w stroju sportowym. Tak, proszę. Proponuję, żebyśmy pobiegli trasą starych nadwiślańskich grodów. Wie pan, my z kolegą też opracowaliśmy trasę taką łatwiejszą. No, bardziej pod niego, on szybciej się męczy. I jesteśmy tu. Ruszamy. Tędy. A co tu jest? To jest tawerna grecka. Zregenerujemy siły. Zjemy cacyki, napijemy się. Ja nie piję. No, rozumiem, w pewnym wieku. Ja nigdy nie piłem. Na początek proponuję krótką rozgrzewkę. 10 przysiadów. Proszę głośno liczyć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 6, 7. 8. 9. 10. A teraz 30 skłonów. Żegnam was. Znowu ten kuternoga cię zaczepiał? A daj ty mnie spokój! To efekt kuli śnieżnej. Szef ruszył z górki w dół i wyhamował dopiero na osiedlowym śmietniku. Gdzie wasz trener? Nie mów mi o tym gościu! Wylądował gorzej niż szef. Też w śmietniku? W izbie wytrzeźwie. Co? Przecież on nie pije. No to teraz pije. Zamówiliśmy u Greka 2 butelki wina i szef go namówił na spróbowanie. Skończyło się na tym, że dziadek sam wytrąbił 2 butelki, zaczął wdzięczyć się do kelnerek, a potem zrobił striptease i ruszył bez slipów na miasto. Dobrze!
Wiesz, jestem dumna z Leszka. Naprawdę pracuje nad sobą. Nie pije, nie pali. Wcina równo tę zupę z kapusty. Nie sądziłam, że będzie miał tyle silnej woli, mógłbyś czyścić pistolet w drugą stronę? Ej, ty, weź to, no co ty, no ty, gdzie? O. Zobaczcie. Widzę. Tu. Coś ty zrobił. Chyba wystrzeliłem niechcąco. Myśmy ci wierzyli. Dopingowali. Trzymali za ciebie kciuki. Zamiast chodzić na solarium, robiłam ci tę zupę z kapusty. Jak mogłeś? Kochanie, to nie jest tak, jak myślisz. Ale to... O co im chodzi? No, nareszcie zjemy coś normalnego. Myślałem, szefie, że obaj... Jemy tylko zupę z białej kapusty. A co to ja? Zając jestem. Weź i przestań. Chodź, chłopie, bierz. Ja dotrzymuję słowa. Jeżeli szef mnie nie potrzebuje, to będę już leciał. Ej, posłuchaj, no. Ja się najadłem na Jeffreya, żeby nie osłam. Matka mi kazała. Wszystko wybuchnie. Ale którędy? Tu jest wąska szczelina, to jedyne wyjście. Pośpieszcie się. Nie przecisnę się. Jestem za gruby. Spróbuj, gruby. Nie dam rady. Jestem za gruby. Musicie mnie zostawić. Żegnaj, gruby. Żegnaj. Jestem beznadziejny. Zawiodłem bliskich, którzy na mnie liczyli. Mogę położyć się na tory, tramwaj obetnie mi nogi i w ten sposób zrzucę te parę kilo. Dobry. Chciałbym z panem porozmawiać. Pan wybaczy, nie jestem w nastroju. To ja pójdę. Przepraszam, że przeszkodziłem. Chwileczkę. Niech pan siada. Piwa? A, zapomniałem, że pan nie pije. Chętnie. Z pianą na dwa palce. Pan mi imponuje. Proszę nie żartować. Nigdy nie byłem bardziej poważny niż teraz. Jest w panu coś szlachetnego, uczciwego, czego ja nie mam. Widzi pan, ja wszystko próbuję załatwić cwaniactwem. Ale nadwagi cwaniactwem nie pokonam, tylko ciężką pracą, której całe życie unikałem. Jestem beznadziejny. To nieprawda. Jest pan świetny. Chciałbym być taki jak pan. Dlaczego? Od razu widać, że pan dużo przeżył. Pan pił, palił, balangował, rozbijał się pan po knajpach. Ale to nie jest jakieś takie wielkie osiągnięcie. Znał pan wiele fajnych dziewczyn. To się czuje. Ja to wszystko przegapiłem. Chodziłem po górach, sklejałem modele samolotów, biegałem śladami nadwiślańskich grodów. I co? I nic ciekawego nie przeżyłem. Ale za to ma pan serce jak dzwon. A ja dostaję zadyszki włączając telewizor. Nie. Odblokował mnie pan. Uświadomił mi pan, że mam 72 lata fajnych imprez w plecy. Ale spróbuję to nadrobić. Chcę być takim jak ty, Leszek. A ja przegapiłem bieganie, chodzenie po górach, sklejanie modeli.
chcę być taki jak ty, Antoś. Zaczynam wszystko od nowa. Cieszę się, szefie, naprawdę. Bez cwaniakowania, lawirowania, oszukiwania samego siebie. Pokażę wszystkim, że potrafię się zmienić. Jestem z panem, szefie. Na całej linii. O matko. Jest Leszek? Pan Antoni. Kumple mówią na mnie Joker. Leszek, Joker do ciebie. Strzał, młody. Strzał, Joker. Idziesz do klubu na impre? Ustawiłem się w Grand Zero z dwoma bardzo fajnymi laskami. Leszek nigdzie nie pójdzie, ma fajną laskę w domu. No w ogóle zajęty jestem jak rasy. Jak chcesz, nie nalegam, ale dzisiaj gra DJ Pantofel z Berlina. To może następnym razem, chcę wcześniej pójść spać, bo rano biegamy. Nara, młody. Nara, Joker! Którędy jutro pobiegniemy, szefie? Może śladami nadwiślańskich grobów. Chyba grodów. Wszystko jedno. To fantastycznie uspokaja. W przyszłym miesiącu w Gdańsku są Mistrzostwa Polski modeli latających. Po cichu liczę na brąz. Dlaczego nie na złoto? O, jest mocna paczka chłopaków z AA. A no tak. Może byśmy sobie odgrzali trochę zupki z kapusty? Jest po 9:00. Ja o tej porze nie jadam. Ja sobie zagrzeję. Chodzi, ja myślałem, że... Może i nie by się chcieli napić. To w swoim domu za swoje pieniądze. Mam jeszcze jeden pomysł. Jakbyś śpiewał. Kochanie, ramka zapadła. Jeszcze nie dzisiaj.